To drugi dzień, marznę cały mokry. Ale robisz to w szczytnym celu. W jakim? No dzięki tobie. No. Osoby, które są zainteresowane ścierniwami, nie będą musiały przechodzić tego samego procesu co ty. No coś tam jest, coś tam jest, coś tam jest, coś tam jest. Dobra. Cześć, mam na imię Karol, a w tym odcinku będziemy testować różne ścierniwa dostępne na rynku. Ścierniwa będziemy testować za pomocą naszej hydropiaskarki Sandbot. Dlaczego hydro? Hydro, ponieważ piaskujemy na mokro, czyli ścierniwo miesza nam się z wodą już na etapie zbiornika, dzięki czemu pozbywamy się pylenia. Warto wspomnieć, że do zasilania naszej hydropiaskarki potrzebne są tylko dwa media. Powietrze i woda. Obiektem testów będzie dzisiaj belka stalowa. Jest to element regału magazynowego, pokryty farbą odporną na ścieranie. Jak widać, belka jest podzielona na 7 sektorów, na których będziemy testować różne ścierniwa. Zrobiliśmy to w ten sposób, żebyśmy mogli w łatwy sposób zaobserwować różnice, jeżeli chodzi o wydajność i jakość powierzchni czyszczonej. Oto fragment filmu, w którym widać, jak piaskowanie na sucho radzi sobie z tą farbą. Pierwszym ścierniwem, które testujemy, jest piasek kwarcowy. Piasek kwarcowy jest to najpopularniejsze i najbardziej powszechne ścierniwo do piaskowania stosowane w Polsce. Ma to związek z jego niską ceną oraz dużą uniwersalnością. Kolejnym ścierniwem, które będziemy testować, są to łupiny orzecha. Tak to wygląda. Łupiny orzecha są stosowane najczęściej w motoryzacji, na przykład do czyszczenia silników. Dlaczego? Ponieważ w momencie, gdy czyścimy sobie taki silnik, blok, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakieś ścierniwo nam w środku zostało. W przypadku łupin orzecha, nawet jeżeli coś nam zostanie, w momencie odpalenia tego silnika, wszystkie pozostałości zostaną wypalone. Łupiny orzecha mają to do siebie, że doszczętnie się wypalają, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Kolejnym ścierniwem, które będziemy testować, jest elektrokorunt. Jego największa zaleta to twardość oraz możliwość wielokrotnego użycia. Kolejnym ścierniwem, które przetestujemy, będą mikrokulki szklane. Mikrokulki szklane, oprócz tradycyjnego piaskowania, najczęściej stosowane są do satynowania powierzchni.
kolejnym ścierniwem, które będziemy testować, będzie soda. Soda jest to najdelikatniejsze ścierniwo ze wszystkich, które dzisiaj testujemy, najczęściej używana do renowacji i czyszczenia delikatnych zabrudzeń. Kolejnym sterowanym ścierniwem będzie szlaka, żużel pomiedziowy. Jest to ścierniwo stosowane najczęściej do usuwania połowok lakierniczych lub rdzy. Ostatnim ścierniwem, które dla Was dzisiaj przetestujemy, będzie garnet. Garnet stosowany również jako ścierniwo w maszynach do cięcia wodą, a jego najważniejszymi cechami są twardość oraz możliwość wielokrotnego użytku, tak jak w przypadku korundu. Skończyliśmy, podsumowanie za chwilę, natomiast jak widać zrobiliśmy tutaj taki mały bałagan. Wypadałoby wyczyścić ten detal, żeby nie zostawało na nim te zużyte ścierniwo. Można to w łatwy sposób zrobić przy pomocy jednego przełączenia trybu pracy na samą wodę z powietrzem, dzięki czemu uzyskujemy taki efekt myjki ciśnieniowej i wyczyszczony element możemy po pracy sobie przepłukać i wyczyścić go ze ścierniwa. Masz na obiektywie gdzieś. Jest to, tam powinno być? Czas na podsumowanie. Może nie jest to test laboratoryjny, ale możemy wyciągnąć pewne wnioski. Pierwszym, co rzuca się w oczy, to to, że łupiny orzecha nie poradziły sobie z naszym testem i z naszą farbą. Trzeba natomiast pamiętać, że łupiny orzecha są stosowane do zupełnie innych celów, jak na przykład wcześniej wspomniane silniki. Kolejnym wnioskiem jest to, że zarówno kulki szklane, jak i soda poradziły sobie z czyszczeniem naszej farby. Zajęło im to oczywiście więcej czasu, natomiast powierzchnia wyczyszczona ma efekt satynowania i ewidentnie wyróżnia się na tle innych powierzchni czyszczonych innymi ścierniwami. Wniosek ostatni. Zarówno piasek, elektrokorund, szlaka oraz garnet poradziły sobie w porównywalny sposób, jeżeli chodzi o usunięcie naszej farby. Przy nagraniu obstawialiśmy, że najszybszy okaże się elektrokorund ze względu na swoją twardość. Najprawdopodobniej jednak na tempo usuwania zabrudzenia miała wpływ jego gradacja. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy za uwagę i cześć! Widzimy się następnym razem.